Z The Division budujemy nową postać, kryjówka Wolves Den, w tej chwili rejon Clinton, wszystkie misje główne, misje poboczne, potyczki, plus na początek mały rekonesans po sklepach w celu zakupienia już ubrania się w fioletowe rzeczy. Z poprzedniej postaci mam fioletową jedną broń i karabinek M4. Cóż, no szukamy fioletowych rzeczy. Zaraz zobaczymy, może możemy coś wytworzyć. Serdecznie Was zapraszam na czat, gdzie wpisując wykrzyknik nowa postać, dostaniecie od bota, dostaniecie link do wszystkich dotychczasowych transmisji, które odbyły się na YouTube. Oprócz dzisiejszych, oczywiście dzisiejsze będą rzucone wieczorem. Okej, okay. Tu nie mamy. Sprawdźmy, co nam proponuje pan z uzbrojenia. LKM i uchwyt. Nie, dziękujemy. Kolana czerwone. Cóż, weźmy. I elektronikę. Też weźmy. Testing, 1, 2, 3. Nakładniki od razu przerekablirujemy, zrobimy im obrażenia. Przykrycie. Okej, okay, nie chcę. Dobra, zostawmy to tak jak jest. Założymy je od razu. Te do śmieci. I tu gdzieś miałem elektronikę, tak. To tą elektronikę od razu wetniemy w plecak i te rzeczy do wyrzucenia. Oprócz rzecz jasna tych. Dobra, spójrzmy jeszcze na bronię w This means we'll be able to increase the number of guards and patrols in the base. Great work. Best deals this side of the dark zone.
Szukałem determinacji, no ale widzę, że niestety nic z tego. Okej, niech będzie reakcja. I chodźmy do Clinton. Na kolanniki. Ale jeszcze. Chyba tu miałem wieżyczkę wytrzymałość, tak? I tu. Okej, teraz tu. Dobra, sprawdźmy tu. Sprawdźmy Madison. No, wszędzie na kolonniki, no nie wierzę, słuchajcie. To jest po prostu coś niesamowitego. Jak potrzebowałem niebieskie, wszędzie miałem niebieskie. Jak potrzebuję teraz fioletowe rzeczy, wszędzie mam na kolonniki fioletowe. Super. Pora chyba wejść po prostu na strefę, zbudować też trochę większy, aczkolwiek nie wiem, czy to ma sens, bo od 22 poziomu mam już ciuchy z poprzednich postaci, więc nie wiem, czy to ma jakiekolwiek znaczenie w tym momencie, no ale sprawdzimy samą górę, jak nie będzie, to zaczynamy misję i tyle. Jest plecak. Okej, kupmy go. Jest uzbrojenie. Hey, come on back sometime.
tu jest elektronika. Okej. Jest maska, no super, i to z szansą nakryta bomba. Come back and tell me how you like it. Z miejscem na modyfikację włożymy sobie uzbrojenie. No i zobaczcie. Trzy rzeczy fioletowe już mamy, plus jedną fioletową broń. Oczywiście boty się skalują, tak? Także to my będziemy mocniejsi i one będą mocniejsze. Chyba. Aczkolwiek nie jestem pewien, jak to jest do 30 poziomu. No zobaczymy, tak? Tu jest broń. Strzelba. No, lecimy dalej. Ostatnia. Times Square. Potem chwila na rekalibrację i robimy... Na plecaku wrzucę tylko zdrowie. I robimy Clinton. Do poprzednich filmików z rozbudowy tej postaci zapraszam was na mojego YouTube'a. Są też na Twitchu, ale niestety tylko te od wczoraj, tak? Patrzcie, mamy i pancerz, no super. Mamy i pancerz. Co mieliśmy w pancerzu? Włożone uzbrojenie, kurczę, no. Okej. Chodźmy na rekalibrację. Szybka rekalibracja i lecimy.
Hey, gotta see it. You want it, I got it. Best gear for the streets, right here. Leaving the safe area. No i tak oto wygląda postać w tej chwili. Brakuje nam do fachowości. Ło, brakuje nam elektroniki od troszeczkę. Dobra, a my lecimy. Mieszkanie Amersta, teren Clinton. Robimy wszystkie misje. Zaznaczmy jeszcze raz, żebyście mogli wysłuchać. Our main suspect? We've located his residence at this apartment complex in Hell's Kitchen. You'll need to get inside and secure anything which confirms a link. Notebooks, hard drives, whatever you can find. But there's still civilians in there, and that means the cleaners are on their way to sterilize the place. If Amherst's not the guy, I'll eat my centrifuge. His work has got to be your first priority. We can't just leave those civilians, Doctor. If we don't get this virus figured out, there won't be any civilians left to save. It looks like the place is on fire. We need to investigate the suspect's apartment while it's still in one piece. Suspect? That's generous. Innocent until proven guilty? Please, I've met the guy. Those cleaner bastards have a collective psychosis. They gotta screw this up. Haven't burned the place down yet, thank God. I'd love to talk to one of these cleaners sometime, partially to find out what makes them tick, and partially to strangle him slowly while he told me. Amherst's apartment. It's across the courtyard. But it looks like the direct route is blocked. You'll have to find another way there. Please.
God, no, no! You animal! How did you get in? Are they gone? Come on, let's get out. Hurry! We'll send someone out to round up any survivors and get them back here safely. You're clearing a path for them, so just keep going. The apartment is upstairs. If Amherst is the author of the virus, he must have left some evidence. People like that don't destroy the proof of what they've done. Have a look around. It might have been looted, but whoever was in there probably wasn't looking for documents or hard drives. And if you get lucky and find Amherst there, bring him in so I can ask a few... We won't get that lucky. We never do. Well, I can dream. I hope you found what we're looking for. It's high priority, so I've routed an extraction chopper for you. But you'll have to secure the rooftop before it can touch down. Don't play with fire. Get the evidence back here safely. Keep it up, Agent. We need that rooftop cleared so we can pull the evidence out. Normally, this chopper is for pickups from the Dark Zone only, pulling out highly contaminated material. But for the current op, we'll make an exception. Returning to base. Bluebird 2 out.
chopper with the evidence is inbound on HQ. I know we took civilian losses, but there would have been a lot more if you hadn't been there. Excellent work, Agent. Simon Burris. Used to run with a street gang around these parts. Shot up a couple of storefronts with his hooligan friends. Okay, Amherst notes were definitely a game changer. Such a schmuck. I always knew he was a shithead. I uploaded a report on it. Have a look. What you're looking at is the smallpox virus. It normally takes 1 to 2 weeks for it to incubate in a host, and it's not contagious while it's doing so. Looking at Amherst's notes, it's clear he wanted to change that, to make green poison infectious while it developed and to speed up that incubation process to make it spread faster. In English, it's more contagious and it reproduces faster. And that's bad. Shithead.
we'll get this blessing back tenfold. All units be advised, Rikers are using the park near West 52nd as a stronghold. Use caution in the area. That one. We can't let the Rikers take over the city. Be advised, we've located a cache of stolen medical supplies at a parking lot near West 53rd. I need someone to recover those meds. Oh, look who it is. Medical wing's up and running thanks to you. A little help finding those supplies, maybe? Thanks. We'll find a way to survive. No matter what. It's freezing out here. Mountain fuck! Good.
Thank you. These meds are gonna help a lot of sick people. In 94, we were supposed to get some city funding to fix the streets. That money disappeared. And 2 weeks later, the mayor's limo popped its axle in one of our fine potholes. We just had a supply drop go missing, too. But the good news is... Incoming hostiles. Incoming hostiles. Warning, supplies taking fire. Hostiles. Hungry people will be feeling better because of you. Hey, see what happens when it's your turn to ask. Patrol. Rikers have a squad pinned down in an alley off of West 53rd. They need backup. Without
you, we'd have been dead. Hopefully that'll make them think twice about hitting the next JTF patrol they see. Warning, hostile forces approaching. Forces approaching. We've got incoming! Warning. Hostile forces approaching. We've got incoming! Thank you. Knew we could count on you. Don't know if you've ever heard the name Simon Burris. Used to run with a street gang around these parts. Shot up a couple of storefronts with his hooligan friends. Nearly killed a man. Anyway, he's back, and he's brought company. Think you can get him off the streets? Siemano, 2 lata. Witam, witam. Od początku, od premiery.
Tak, zgadza się, tylko te są w tej chwili, no że tak powiem, no jedne z lepszych, tak? Zostaje tylko strefa, ewentualnie bossowie na otwartym świecie. I ewentualnie też jest dobry sposób na farmienie oporu, resistance. Na moim YouTubie masz filmik, jak to można zrobić, wiesz? Jak to się farmi. Nie wiem, na jakiej platformie grasz? PC, aha, no nie wiem jak to będzie, bo to z tym farmieniem jest różnie, ale polecam opór na brzeże 93. Ja gram na, przepraszam, Xboxie i na PlayStation i no są różnice straszne. Powiem ci, że tak jak padam tutaj, to jest moja siódma postać w tej chwili. Na Xboxie buduję ósmą. Jest, są takie kolosalne różnice w grze. Tak, tam lecą. Na otwartym świecie z bossów i na strefie z bossów też. To wszystko w zależności od tego, ile grasz i jakie masz szczęście po prostu, nie? Zresztą na moim YouTubie masz linka, masz filmiki ze strefy i leci, naprawdę leci. Tylko trzeba trafić na dobry serwer, bo ja uważam, że to jest kwestia tego, na jaki serwer nas przeniesie. I jak trafisz na dobry serwer, to z bossów na punktach kontrolnych i ze skrzynek takich tych na klucz na strefie, tam wypada. Robisz rajd od jedynki do dziewiątki, jak masz dobry serwer i dużo szczęścia, to masz 9 rzeczy klasy fit albo 18. Naprawdę można uzbierać cały zestaw podczas takiego biegania, z tym, że no, trzeba tu chwileczkę pobiegać. Możesz próbować zrobić jakąś hybrydę, wiesz, no jak nie masz na razie nic, no to lepiej biegać w jakiejś hybrydzie. A jaki wolisz tryb gry, taktyczny czy DPS? Że gdzieś tu skrzynka powinna być. No masakra, niestety. DPS raczej. Klata brawura. Ewentualnie egzotyk. Tak, nowa postać Todd. Ewentualnie egzotyk, bareta.
ninja bajki, jakiś mix. Drapieżnik, Alpha Bridge, ewentualnie Banshee z taktykiem, tak? Ja się bawię. Wiesz, tu robię. W sumie robię teraz 7 i 8, bo na Xboxie też robię 4 i tutaj też już 4. Na PlayStation. Tak naprawdę to. Dla mnie w tej grze już nie ma co robić. Bawię się, po prostu się bawię. A ja już tu mam wszystkie klasy fity, wszystkie tajne zestawy, no przyściutko, także. No pięknie. Bomba. Gdzie my teraz co możemy zrobić? Punkt kontrolny. Teraz skończę na tym terenie i prawdopodobnie będę przetrwanie sobie robił na Xboxie. Patrzcie, nawet boss wyszedł. Nie wierzę. To, co się dzieje na tym kurwa jebanym PlayStation, to jest kurwa niemożliwe, no. Słuchajcie. Tak, zda się zdobyć maski. Zaraz ci pokażę jakie. Za chwilę. Now entering a safe area. Bez eventu. Nie, nic złego, tylko po prostu tutaj boty się zachowują troszeczkę inaczej jak na Xboxie, wiesz, i mam tą samą postać, robiłem te same misje 2 dni temu i słuchaj, widzę różnicę, nie? Mam te same zestawy, no tam jest różnica może w plus minus 1000, no zobacz ile jest wytrzymałości górnej. To jest przed 30 levelem. Dobra, pokazuję ci te maski, które możesz zdobyć bez eventu. To jest na pewno Shady. Tu do tej maski musisz włożyć musisz do niej włożyć wszystkie rzeczy egzotyczne. Nie pamiętam, czy bronie też tutaj wchodzą w grę, czy nie. Na pewno wszystkie klaty, nakolanniki, maski. Musisz to po prostu włożyć. Chyba niekoniecznie nawet musi być razem, musi być założone. Do Stinga musisz zabić 100 łowców. W sumie jest 100, tak. Tam będziesz miał schodki, ale w sumie jest 100 na tą maskę. A na Stygiana na tą musisz zabić 5 łowców na przetrwaniu, 5 łowców na oporze i 5 łowców na w podziemiach. Czyli one tak naprawdę się nakładają tu w tym momencie. No, tylko że tu 100, a tu 5, tak? No to są maski, które możesz zdobyć bez eventu, tak?
Musisz mieć dodatek DLC. I nie musisz mieć 30 levelu wbitego, żeby ruszyć w przetrwaniu do Czy ja wiem, czy jest łatwiej? Był taki moment, wiesz, że było łatwiej tu. Zresztą o czym my mówimy? Jakie łatwiej do 30 levelu, stary? To jest... Także tu 30 level to jest, wiesz, to jest... loteria, tak? Łatwiej na Xbox notuje więcej chyba zakupów, więcej zalogowań do gry. Jest mnóstwo nowych graczy na Xboxie, czego nie ma na PlayStation. Ja to widzę nawet po forum na Facebooku i po nikach przede wszystkim, po tym co się dzieje w terminalu, co się dzieje i powiem ci, 2 miesiące temu budowałem postać na PlayStation i było łatwiej. W tej chwili jest odwrotnie. Tak, zachowują się inaczej, do tego stopnia, że są nawet w innych miejscach. Tu, gdzie na przykład na PlayStation jest przykładowo, będzie ich 4, no na Xboxie może być 5, a może nie być wcale. Są takie przypadki i kiedyś pokażę te różnice, wiesz? To jest pomysł w sumie nawet niezły, żeby pokazać te różnice między konsolami. Myślę, że na PC-cie też tak jest, wiesz? Approaching. Wiesz, to może nawet nie wina. Są straszne lagi na serwerach. I to widać nawet na transmisjach, że wczoraj wychwycił widz na transmisji lagi. Strzela z domowka, on nie schodzi, nagle Benz go nie ma, nie? Bo to już nawet nie kwestia słabsze, mocniejsze. Tylko
Lagi, a lagi są i tu, raz są tu, raz tu. Dzisiaj na przykład na Xboxie na strefie latałem na drapieżniku i zdejmowałem kolesia, on zdejmował mnie. Jego próbował kompan go ratować i podchodził, go ratował, a tamten padał. Nie zdążył go podnosić. No to o czym to się... To są lagi. Tego, co się dzieje pod kątem, pod względem lagów, tego wszystkiego nie było w tej grze nigdy. Nigdy. Nigdy nie było takich lagów i tego typu rzeczy. Uważam, że... Oczywiście to jest moja teoria, moje skromne zdanie. Uważam, że po prostu Ubi oszczędza na serwerach. Bo tak jest im łatwiej. Be advised, we got Riker stealing and stolen arms on West 46. We need to recover that ordnance. JTF reinforcements requested. Warning, incoming hostiles. Warning, hostile forces approaching. Warning, explosive. Warning, hostile forces approaching. Warning, explosive device detected. Forces approaching. We got your backs. Warning. Explosive device detected.
Thank you for that, Agent. We can take it from here. Now, in 2009, we lost cell phone coverage for the whole neighborhood because a pack of kids from over Kipsa Bay. No i zostały nam dwie ostatnie misje, jedna poboczna, jedna potyczka. Now, in 2009, we lost cell phone coverage for the whole neighborhood because a pack of kids from over Kipsa Bay way came in and threw a bunch of suckers up on the cell tower. I know, right? A total waste of good shoes. Now we've got someone else doing the same thing. Well, not with the shoes, but they are messing with the communications array. Like you did it. You're coming in loud and clear. Hey, think you could do something about the trash pickup next? No? Forget I said anything. No i zostały nam badania nad wirusem. Tak więc w tej dzielnicy oczywiście, bo field ops, priority one.
Dr. Keeper is requesting virological scans of the quarantine zone on West 47th. Warning. Now entering a contaminated area. Alert. Contamination scan initiated. Do tych misji polecam słuchawki głośniej, bo te skanery po prostu słychać. Alert. Contamination scan initiated. Warning. You are now entering a contaminated area. Exiting the contaminated area. Alert. Contamination scan initiated. Contamination scan initiated. Tak oto. Mamy skończone wszystkie misje w kryjówce WSD. Wracamy do kryjówki. Zapewne zostaniemy skierowani do kolejnej. Kolejna już jutro. Ewentualnie może dzisiaj po południu, bo o 14 chcę zrobić przetrwanie, na które Was serdecznie zapraszam. So, the fella who runs the convenience store around the corner, he wanted me to say thank you. And that goes for everyone I've talked to. And I talked to everyone, you know. You've been a godsend. Yes, Flotty, you know. Czyli zaczynamy drugą połowę środka. Skończymy środek i mamy prawą stronę tylko. Myślę, że gdzieś w połowie prawej strony będzie już 30 poziom. Tak było bynajmniej ostatnim razem. Czyszcząc właśnie to wszystko po kolei. Zresztą widzicie, jak idzie poziom. Dzielnica to są dwa poziomy. Dwa, trzy nawet, w zależności ile jest misji pobocznych, bo na pobocznych bardzo jest duży przyrost XP-ków. Aj, w górę. You better know by now I've been doing this for nothing.
wall looking for some Russian scientist named Chernenko. Okay, here's the drill. Used to be, me and my boys, we keep everything running smooth around here. But now half my boys are dead. Vic joined up with those cleaner jackoffs, and things are out of control. You gotta step in, cause right now, I got nothing. Hey, anything you look... You're gonna like what you see. Ok, czyli zostaje nam Flatiron District z kryjówką Madison Stand. Na razie pójdziemy do bazy, bo chyba możemy wykupić jakieś... Proszę, możemy wykupić w skrzydle medycznym i w skrzydle technicznym. We are so grateful. Doing good work. Look, it's just not a good time right now. Brakuje 180, czyli 3 medyczne. No i akurat 3 medyczne będę miał tutaj, więc może warto poczekać i wykupić sobie umiejętność kluczową. Popatrzmy jeszcze raz, co tu jest. Kwarantannę mamy. Laboratorium. Apteka. O, w sumie z tego nie korzystamy. Więc spokojnie mogę zaczekać, zrobić dwie zielone misje. Hi. Better you than me. Jak wygląda sprawa w technicznym? Satelitarną odblokujmy. Dwa nowe talenty, zastraszanie i uzupełnianie. Zastraszanie jest dość ciekawym talentem do obsługi taktycznej, do nie obsługi taktycznej, tylko do ostatecznego środka. No i okej, okay, tak to wygląda. Okej, okay, ja wam dziękuję bardzo za to, że byliście ze mną, za to, że mnie oglądaliście. Sorry za ten mały wybuch gniewu. Zapraszam was na swój Instagram, na swojego Facebooka i na swojego Twitcha. Twittera, przepraszam. Na Twitcha też oczywiście. I do subskrypcji YouTube'a, Twitcha. Jeszcze raz zapraszam. Dzięki bardzo. Do usłyszenia, do zobaczenia. Hej.